Okej, okay, mam nadzieję, że uda mi się nagrać usterkę tego mojego monitora. Więc spróbuję go włączyć. Zobaczymy, czy wyjdzie. Włącza się. Zgasł. Włączył się. Okej, okay, zobaczymy, co będzie dalej. Nie. Zamknę to. Być może już się nagrzał. I nie będzie tego widać. Ale to trzeba poczekać z minutę, dwie. Wtedy dowiemy się, czy się rozgrzał, czy nie rozgrzał. O, wyłączył się. I widzicie, pięknie. Uchwyciłem to. To mi się dzieje z moim monitorem. Bang, 24 cale. Cichutko. O, wyłączył się. Znowu się włączył. Wyłączył się. Już coraz gorzej, już chyba kurczę. No. I znowu się włącza. Pasy. I nie wiem, co to jest. Czy to jest od strony zasilacza, kondensatory. Czy to jest właśnie płytka Tikon. Czy coś z matrycą. I znowu się włączył. Ja go postaram się wyłączyć tutaj guzikiem. I włączyć z powrotem. Może załapię. Chyba się już nie włącza. W ogóle. Zielone światełko. Włączył się. Ok. Chyba już padł. Nie. Jeszcze wyświetlił. Może jak się rozgrzeje, to wtedy jeszcze pochodzi mi dzisiaj. Ale już jest coraz gorzej. Także jakiś tam element już powoli pada. No, włącza się i wyłącza. No, kurczę. Psujący się monitor LCD Bang 24 cale. Szkoda, bo lubię go. Mam go podłączonego do laptopa. No i czasami podłączam też do niego konsolę, żeby sobie pograć na PS4. Także czeka mnie chyba rozbiórka tego monitora i sprawdzenie zasilacza i innych tam części. O, i znowu to samo. Pięknie uchwycony efekt psującego się monitora. Jeżeli macie swoje sugestie, to napiszcie mi w komentarzu. Ja sobie jeszcze w ogóle YouTube'a przelecę po filmikach właśnie z uszkodzonymi LCD-kami. Może będzie coś ciekawego z napraw. Także zobaczymy. Wow. Dobre, dobra. Nie, ja go wyłączę, nie będę go katował. I na tym zakończę filmik. Psujący się monitor Bang 24 cale. A jeszcze powiem tylko wam na koniec, jaka historia tego monitora była. Gosiu na OLX go sprzedawał właśnie jako uszkodzony. Jako uszkodzony i napisałem do niego, żeby nie wymienił się na telefon BlackBerry chyba 9360. On mi w ogóle nie był potrzebny, także dla mnie to była wymiana i tak fajna. I co się okazało? Wziąłem go na chatę. On przyjechał, dał mi go, wymieniliśmy się. No i podłączyłem go jakoś do HDMI-ka i się włączył. I tak mi działał przez rok czasu. Ale wcześniej go też rozkręciłem. Przeczyściłem tam płytę. Parę lutów poprawiłem na wejściu od zasilania. To wszystko było. Naprawdę, z żadnych kondensatorów spuchniętych nie zobaczyłem. No i pochodził mi tak rok czasu. No i teraz znowu coś się z nim dzieje. Czyli trzeba będzie go niedługo rozebrać i sprawdzić mniej więcej, o co chodzi. Jeżeli nie da się naprawić, to trudno. Wystawię go gdzieś. Jako elektrodzą, może ktoś go weźmie albo go naprawi. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. To by było na tyle. 5 minut prawie nagrywania o psującym się monitorze.